Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni o piłce. Widzimy się po spotkaniu Fortuna pierwszej ligi, a więc Zagłębie Sosnowiec, ŁKS Łódź. Sensacja w Sosnowcu, nie ma co do tego dwóch zdań, natomiast zanim o tym spotkaniu zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, to jest ten czerwony magiczny guzik na dole, a także nie zapomnijcie o kciuku w górze pod materiałem. Sensacja, no bo przecież ŁKS traci punkty i wyjeżdża z Sosnowca bez zwycięstwa, nawet bez remisu, no bo przecież podopieczni Kazimierza Moskala przegrywają. Patrzyłem sobie na ostatnie wyniki lidera Fortuny pierwszej ligi i jest to pierwsza porażka po 6 spotkaniach. Ostatni raz ŁKS przegrał w Niepołomicach z Puszczą 0-1. Wynik sensacyjny, natomiast w przebiegu meczu no gdzieś tam można było wydedukować, że ŁKS był bliski remisu czy nawet zwycięstwa, no bo gdzieś tam goście cały czas napierali, szczególnie imponowała mi gra skrzydłami, a więc takie ofensywne flanki i generalnie zagęszczanie tych bocznych stref i dogrywanie. Cały czas czegoś brakowało, albo odpowiedniej decyzji, albo właśnie dopiszczenia lepszego piłki, by gdzieś tam goście mogli pokusić się o strzał, który dałby ewentualnie gola. A propos bramki, no musimy się tutaj zatrzymać, no bo przecież tylko jedno trafienie oglądaliśmy w Sosnowcu, ale jakże efektowne. Mowa oczywiście o bramce kapitana Zagłębia Sosnowiec, a więc Rozwandowicz, były nomen omen piłkarz ŁKS-u, który w Łodzi spędził 5 lat, wykończył fantastycznie ten rzut wolny, piłka została do niego zagrana na krótko, no i takie atomowe huknięcie, które absolutnie zaskoczyło Bobka i wszystkich piłkarzy ŁKS-u. Goście napierali, czy to jeszcze w pierwszej połowie, no bo przecież trafienie to była 9 minuta, czy w drugiej części meczu, akcje trąbki z Premo, czy piłkarzy ofensywnych takich jak Szeliga, Janczukowicz, no uważam, że gdzieś tam to wszystko dobrze wyglądało, zwłaszcza takie akcje kombinacyjne, składne, na dużym tempie, natomiast po pierwsze Zagłębie, zwłaszcza pod koniec meczu, skutecznie się broniło, zagęszczając swoją połowę, a po drugie ŁKS miał problem z wykończeniem. W samej końcówce meczu jeden z piłkarzy Sosnowca, mianowicie Jączy, dość pechowo upadł, to był oczywiście efekt starcia i musiał murawę opuścić na noszach, natomiast z perspektywy, patrząc na tabelę Fortuna pierwszej ligi, no to Sosnowiec na pewno się cieszy, bo po pierwsze to jest wygrana z liderem, sprawienie, że liga będzie ciekawsza, no bo przecież ŁKS jeszcze nie jest pewne bezpośredniego awansu, a po drugie cały czas Sosnowiec walczy o życie. Tak jak zresztą widzicie, Zagłębie plasuje się na 12 miejscu z 4 punktami przewagi nad strefą spadkową. Oczywiście ŁKS wciąż jest liderem, 56 punktów. Wszystko jeszcze zależy od tego, jak w tej kolejce zagrają Ruch i Wisła, które cały czas napierają lidera z Łodzi. Ja Wam bardzo dziękuję, zachęcam standardowo do przycisku subskrybuj, nie zapomnijcie także kciuku w górze pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.